Hej wszystkim, z tej strony Karolina. Dzisiaj mam dla Was tutorial makijażu w stylu Kendall Jenner, który będzie bardzo łatwy i możecie go wykonać kosmetykami, które już od dawna macie w swojej kosmetyczce, więc bez zbędnego gadania, zaczynamy. Zanim przejdę bezpośrednio do makijażu, to zaczynamy od szybkiej pielęgnacji, czyli nałożę po prostu maseczkę w płachcie marki Mediheal. Jest to w ogóle marka, która produkuje maski w płachcie numer 1 w Korei, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, koniecznie musicie nadrobić zaległości. Są to jedne z moich ulubionych maseczek w płachcie. Przede wszystkim dlatego, że macie ogromny wybór tych masek. Macie zarówno te, które będą nawilżały, odżywiały, oczyszczały skórę i naprawdę wiele, wiele więcej. Mają unikatowe formuły i marka ta ma dużo różnych płacht i właśnie to ją wyróżnia. Ja dzisiaj przed makijażem nałożyłam maskę nawilżającą NMF, dlatego że po niej ta moja skóra jest taka bardzo napięta i wygląda zdrowo. Maskę trzymam przez około 15-20 minut. Najlepiej tak naprawdę sobie ją nałożyć i zrobić herbatę czy odpalić Netflixa. A tuż po zdjęciu jeszcze tą całą esencję, która mi zostanie na buzi, delikatnie wmasowuję. I jak widzicie, ta skóra jest taka bardzo odżywiona, więc już możemy przechodzić bezpośrednio do makijażu. Makijaż zaczynam od mojego ulubionego podkładu. Jest to podkład, który dobrze kryje, ale ma właśnie taką lekką formułę i nakładam go beauty blenderem na całą moją twarz. Potem oczywiście przechodzę do korektora, nakładamy go pod oczy i w miejsca, gdzie mam jakieś tam zaczerwienienia, tak samo trochę nad usta, nos i czoło. Ostatnio zaczęłam konturować w ogóle swoją buzię na mokro i używam do tego takiego korektora marki NAM. Jestem z niego bardzo zadowolona. On też daje taki efekt trochę opalonej skóry i potem jak już dodaję na samym końcu bronzer, to mam wrażenie, że ta skóra po prostu wygląda zdrowiej. Skoro zakończyłam już konturowanie, to przechodzimy do transparentnego pudru i zrobimy sobie taki szybki baking. Najpierw puder nałożę właśnie na dolną część moich policzków. Zostawię go tam w trochę większej ilości, a resztę właśnie skóry zmatowię do końca. Po kilku minutach strzepuję ten nadmiar pudru, który miałam na policzkach, dodaję trochę bronzera. To jest bronzer, który już wielokrotnie widzieliście w moich innych filmach, ja go uwielbiam. Dodaję potem oczywiście róż i na samym końcu będziemy już przechodzili do makijażu oka. Zanim zabierzemy się za cienie, uzupełniam jeszcze kredką jakieś moje ubytki właśnie w brwiach. To jest kredka, którą niedawno odkryłam i tak samo jestem z niej bardzo zadowolona. Makijaż oka będzie bardzo prosty. Najpierw na powiekę ruchomą nakładam ulubiony bronzer i po prostu rozprowadzam go takim puchatym pędzelkiem. Zabieramy się za taki perłowo-brokatowy cień i jest to cień w odcieniu takiego metalicznego brązu. Będę go nakładała palcem na ruchomą powiekę, żeby to wszystko się fajnie ze sobą złączyło. Na linię wodną nakładam kredkę w odcieniu delikatnego beżu, ona też trochę powiększy optycznie oko. No i na samym końcu oczywiście przechodzimy do ala eyelinera, to jest po prostu cień taki w odcieniu ciemnego brązu, który rozprowadzam pędzelkiem do eyelinera, żeby podkreślić dolną linię rzęs. Na górnej powiece natomiast wyciągam taki delikatny eyeliner i też robię to tym brązowym cieniem, żeby te rzęsy były jeszcze bardziej podkreślone. I jak już to zrobiłam, to przechodzimy oczywiście do maskary. Maskarą maluję dokładnie zarówno górne, jak i dolne rzęsy. I na sam koniec przechodzimy do makijażu ust. Zaczynam od mojej ulubionej konturówki, której i tak czy tak używam na co dzień. To jest konturówka Iconic Nude od Charlotte Tilbury. Obrysowuję nią usta i tak samo uzupełniam, a potem przejdziemy bezpośrednio do błyszczyka, bo zawsze mi się wydaje, że w tych makijażach Kendall Jenner te usta są właśnie delikatnie rozświetlone. Także dzisiaj będziemy używać błyszczyka w całkiem neutralnym kolorze, którego rozprowadzę po prostu opuszkami palców. No i słuchajcie, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten cały tutorial makijażu w stylu Kendall Jenner. Był bardzo, ale to bardzo prosty, myślę, że bez problemu wykonacie go w domu. No i tak jak widzicie, ta skóra przez to, że była na samym początku dobrze przygotowana, takim prostym krokiem, jakim jest maska w płachcie, to ten makijaż wygląda 1000 razy lepiej. Ta skóra jest taka pięknie rozświetlona, wygląda bardzo, ale to bardzo zdrowo. Także maska w płachcie przed make-upem, naprawdę bardzo Wam polecam. Sprawdźcie sobie, w szczególności tą, której dzisiaj używałam właśnie od Mediheal.
To są maski, które dostaniecie w wielu miejscach. Zostawię Wam oczywiście w opisie filmu, gdzie możecie je kupić, ale nie bez powodu. Jest to marka numer jeden w Korei, jeśli chodzi o maseczki w płachcie. Także czekam oczywiście na Wasze komentarze, jak Wam się podobał tutorial i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!